Jeżeli chodzi o muzykę jazzową w ogóle, to tutaj w tym lokalu, w którym jesteśmy, który mieści się na ulicy Chmielnej 20 w Warszawie, tu stowarzyszenie istnieje prawie 40 lat i Zosia tutaj pracowała w agencji koncertowej, tutaj realizowała wiele swoich pomysłów. Także też jest jakby związana z tym miejscem. Jeżeli tu akurat jesteśmy, to mile ją wspominamy i zawsze będziemy ją mieć w pamięci. Była modelem menadżera współczesnego, to też miała tutaj dosyć wiele zasług, muszę przyznać. Nie było takiej drugiej postaci, która by tak ekspansywnie inspirowała i muzyków, i znajdowała miejsca, i możliwości koncertu, pracy, zarabiania pieniędzy. Także myślę, że nie tylko w Warszawie, ale i w Krakowie ona pozostawiała po sobie bardzo istotny ślad i w ogóle takie miejsce w historii polskiego jazzu. A postać Bieszczacka? To tak, ona tu chyba spadła jak z księżyca. Zupełnie wydawałoby się, że nie pasuje tutaj. Myśmy się poznali w pociągu. Relacji Zagórz-Warszawa. Tak się złożyło, że jechałyśmy razem w przedziale. Ja zwróciłam uwagę, że to no, osoba niezwykła, była niezwykle ubrana, bardzo szykownie, takim trochę duchu hipisowskim. Miała świetną srebrną biżuterię z turkusami, Zosia bardzo lubiła turkusy ze mną. Mnóstwo tej biżuterii, ale tego nie było za dużo. Miałaś taką powiewną szatę, bardzo niewiele makijażu. Na tle Bieszczadów była postać, która się wyróżniała zdecydowanie. Osobowością, strojem, sposobem mówienia, zachowaniem. To była bardzo ładna kobieta, bardzo mi się podobała. Była dynamiczna, miała ogromny temperament. Dla mnie ubierała się pięknie, bo ja lubię takie nie z domu towarowego stroje, umundurowane i zapięte na ostatni guzik. Była to szykowna babka dla mnie. Dosyć sobie taka, nie chuderlawa, ale też nie można było o niej powiedzieć, że jest tłusta. W kapeluszu takim ogromnym, słomkowym, piękną miała jakąś taką sukienkę, włączkę. No, piękna kobieta była, ja wcale nie... Jakbym była mężczyzną, też bym była zainteresowana. Ona przyjechała tutaj w towarzystwie młodego mężczyzny, takiego Tadzia. No i jak mam, proszę bardzo, jest wolno, możecie mieszkać. Tylko, że ja warunków takich nie mam, gadam. Nie mam łazienki, nie mam nic, bo łazienki w ten czas jeszcze nie było. Gadam, jeśli chcesz mydlicy z Warszawy myć, to się myj, jak i ma w Bieszczadach. Była wielka miłość, Tadeusz. Wiem, że miał na imię, bo nawet byli jedną noc u nas, u mnie. Jakoś się zatrzymali jadąc z Bieszczady. To właśnie te Bieszczady to był taki pomysł. No może dlatego, że on był młodszy. Taki pomysł na wspólne życie, dobre, no ale to się jakoś nie udało. Oczywiście jak tam zaczęła budować ten pierwszy pensjonat, to wiadomo, że każdy kto z zewnątrz przyjeżdża, to taki tam frycowe musi zapłacić i trochę ją tam ponaciągali na różne tam prace i takie i siakie inne historie, że w końcu z tego zrezygnowała. Jak kupowała tę działkę, jak się budowała, to u nas mieszkała. A później jak kupiła to na górce, to ona się przeprowadziła na tą górkę. Odwiedzałam ją kilkakrotnie w Chmielu. Domek był uroczy. Pod domkiem urzędowały żmije. Całe żmijowisko zasycza. Zosia tam chodziła, wieszała prań. Wie co? Tak mnie w ogóle nie gryzą, daj spokój. Ja byłam przerażona z daleka gdzieś tam. A co tam? Miała niezwykłą bibliotekę, ogromną, całą ścianę w salonie. W ogóle jej dom był bardzo piękny. Czasem to były nawet takie sytuacje, że ona zapraszała wszystkich na wspólną biesiadę. Prawda? Robiła całą pół wsi albo prawie całą wieś zapraszała, no i tam się działy różne dziwne rzeczy, no bo wiadomo jak to jest we wsi. Czasem to jakieś konflikty między sąsiadami, takie różne historie, prawda? Ona jeszcze podsycała to wszystko i chciała wyciągnąć z tego jakiś smaczek. Takie niesamowite historie się tu działy wtedy, naprawdę. Ale wie pani, wesoło był, bo Zosia była fajna dziewczyna, no ja na to nie powiem, nie. Wszyscy przy jednym stole, świetna kuchnia, dobra wódeczka, kto chciał whisky, to whisky, kto chciał wódeczkę, to wódeczkę. I Zośka jako gospodyni, taka szczodra, taka, wszyscy się bardzo rozmawiają. Także ona była taką kobietą no, otwartą na takie tutaj życie bieszczackie.
dla niej to nie było to problemem, czy tam był jakiś tam rzeźbiarz, alkoholik, prawda, czy to był czy jakiś tam wypalacz węgla. Dla niej to wszystko byli fajni ludzie, którzy żyli tutaj, prawda, i robili sobie na własny rachunek, prawda, robili to, co chcieli, prawda. I także to było fajne z drugiej strony. Bardzo nam się dobrze żyło, Zośka. Bardzo dobrze. Bo to był czas, kiedy Zosia przyjechała tutaj, tak? Tak. I mieszkało państwa. Tak. Jeszcze raz poproszę, tylko niech mi pani powie, kto jest na tym zdjęciu. Tu jest córka młodsza, a tu jest starsza. Tu jest Marysia, a tu jest Bożenka. Tak. Ta, co u Ani miała praktykę fryzjerską. Zośka ją trzyma małą. Tu jest... Też Bożenkę trzyma. A Marysi nie ma tu. A to pani. A ja, no, to jestem ja. Bardzo była związana z Obrochtami, prawda? Ale to byli jej najbliżsi sąsiedzi, nawet nie najbliżsi, tylko następny dom, prawda? Bo najbliżsi to przeważnie zawsze za płotem, to jest tak nigdy nie najlepiej, prawda? Ale tutaj akurat nie było może takiego kontaktu pomiędzy tym pierwszym sąsiadem, bo Obrochtowie, jeżeli byli ludźmi jeszcze młodymi, przez lata 70. do Krysia miała tam parę, tam 30 lat, tam czy tam tego, no to z Zosią właściwie się kumplowały jako koleżanki, prawda? No czasem były tam różne historie, ponieważ Zosia jest taka wybuchowa czasem, taka energiczna, a Krysia też nie gorsza była, nie? No i czasem były takie akcje, tam potrafiły ze sobą nie rozmawiać przez miesiąc, nie? A potem nagle coś tam, a kogo Zosia, chodź może tego, albo Krysia, no co ty, no nie wygłupiaj się, no i tak znowu się godziły, prawda, i znowu tam to wszystko przebiegało dalej, nie? My nieraz się tak ubydwie zżarły, że cud boski, nawet Zośka to był temperament. No, a ja z pani też ma. Ale ja, proszę pana, jestem jeszcze gorsza, bo ja se nie dam, wie pan. Bo ja se dam jak trzeba, jak nie trzeba, nie masz racji, to wara odgara. I wie pan, miałam małego Rafała i Zośka tak siedzi tu jak pani, a ja z tym dzieckiem na ręku i Zocha mówi tak. Na Wiśniewską nieboszczkę. O zobacz, już ta chujka idzie, dopiero mi się wczoraj pożarło. Nie powiedziałam. No ta chujka już idzie. I ten dzieciak nie mówił, bo miał 9 miesięcy. Rafał, syn. Jak zaczął mówić, to jakby Zośka z grobu stanęła, to by mam powiedziała. Jak zobaczył Zochę, jak idzie tu do nas, gada, mamo, patrz, o chujka idzie. I ja nie wiedziałam, o co to chodzi. Ja mówię, Rafał, co ty gada? O, chujka idzie. A czy opowiadała o przeszłości, czy traktowała to jako, nie wiem, zamknięty rozdział? Nie, czasem opowiadała, tak. Czasem opowiadała, jak tam było w tych Stanach, jak tam Komeda o wypadku też czasem wspominała, prawda. Że... Przyjeżdża zbulwersowana. Po przeczytaniu książki Polańskiego na przykład i rzucała mi tą książką po kątach, że takie bzdury napisał. Tam troszkę jest na temat Zosi, nie wiem czy tak, że to wszystko jest nieprawda i oczywiście to był potok brzydkich słów i innych rzeczy. Ale oczywiście tam jakby uciekła od życia, chyba od świata, chyba o to chodziło, żeby urwać się od tych problemów, od tej tragedii z Krzyśkiem. I no, żyła tam zupełnie inaczej niż my tutaj żyjemy w mieście. To, że ona tu się pojawiła, to też był jakiś sentyment, bo ona tu wcześniej z Komedą przyjeżdżała jeszcze. Jeszcze tutaj przyjeżdżali w latach 60., czy wcześniej jeszcze, do Leśniczówki na Sękowcu, czyli tam do państwa Chmurskich. Ja myślę, że powodem przyjazdu w ogóle wielu ludzi tutaj są jakieś związki rodzinne. Ja to podświadomie wyczuwam. U Zośki to było pewne. Bo to tak było bliżej jej... bliżej tej Ukrainy. Dzieciństwa. Bliżej dzieciństwa. Myśmy nawet pojechali na to. No to taki cypelek jest, prawda, tak tym samym. Także to jest prawie już Ukraina. W zasięgu ręki. Thank you.
Zośka miała tą cechę, że ona była bardzo życzliwa. Ja ją tak odbierałam, bardzo otwarta. Co niestety wiele osób chyba wykorzystywało, tak mi się wydaje. W Bieszczadach powstała taka właściwie no, nietypowa sytuacja, ponieważ to była taka jedyna chyba w Polsce komuna hipisowska, która przetrwała wiele lat, nie? A Zosia była takim aniołem, stróżem, który się nimi opiekował. Jakby trzeba było, to Zośka inwestowała w ten układ. Ona karmiła, pomagała, wspierała, woziła i zawsze była na zawołanie tamtej grupy. A ci ludzie dla niej nie byli to jakieś dziwolągi, czy tam jakieś tam nie wiadomo kto, tylko to ona po prostu traktowała normalnie, jako fajnych chłopaków, którzy coś tam chcą od życia, prawda, coś tam poszukują. No i też mają swoje odloty, odjazdy. Ona w ogóle też lubiła pomagać. Czy ktoś tam spalił, też miała jakiś taki znajomy, jakiegoś tajemnego artystę, który potem się zajął hodowlą koni. I Zosia nam zaproponowała, że jak chcecie, to możecie u mnie mieszkać, tam taki garaż tam jest, do tej pory ten garaż tam stoi. I nad garażem był pokoik. Tak fajnie zrobiony, nie? Tam było można, tak, tam był prąd dociągnięty, można było sobie grzejnik elektryczny włączyć, żeby było cieplej, nie? No i tak przez te kilka tam miesięcy, właśnie sierpień, wrzesień, październik, a nawet do połowy listopada, tam żeśmy wspólnie razem mieszkali. Ona dużo ludziom pomagała. Co ja bym nie pomogła, ale ona pomagała. No. Ale jakby ja poszła, Zośka, pomóż mi. Tyś jest zdolna i możesz robić. Koniec, kropka, kończyła się szopka. No. Jak będziesz potrzebować, Krysia, naprawdę, to ja cię udzielę. Gada, czek ci wypiszę. Ja mówię, że Zosiu, ja mam twój czek gdzieś. Ona miała taką cechę. Ona sobie coś i idealizowała i wierzyła w to, co ona sobie wymyśliła, że to tak będzie. I tam do pewnego momentu to wszystko szło. Potem nagle mur. No i dlaczego? Miał być tak cudnie. W momencie, jak się zaczęły działania Solidarności, to Zosia stanęła na czele tej grupy w Lutowiskach i była przewodniczącą Komitetu Obywatelskiego. Te nasze kontakty się zacieśniły w tym momencie, bo ja to samo robiłem w Gminie Czarnej. Ja słyszałam takie, co ona tam, paniusia z miasta, dama przyjechała, światowa, co ona tu wie, ona nie zna tych problemów. To nieprawda, Zośka miała bardzo dużo wyobraźni. No inwigilacja tutaj była, prawda? Ja tutaj nawet mieszkając to miałem wizyty różnych panów, prawda, też, którzy się tam dopytywali różnych rzeczy i tak dalej. Także oni byli ciekawi takich miejsc, gdzie trochę ludzi przebywa, albo ktoś, kto w jakiś sposób oddziaływuje, prawda, na środowisko. A Zosia była taką osobą, która bardzo oddziaływała tutaj na środowisko, prawda? Także ona też na pewno była pod lupą tutaj tych miejscowych przynajmniej obserwatorów tutaj z tej miejscowej SBC. Nie? Ona się bardzo angażowała w to, a potem była rozczarowana. A potem była niestety rozczarowana, że jednak coś nie tak. No, ale ona musiała. No, ona musiała, to była osoba aktywna i gdzieś chciała się odnaleźć. No przede wszystkim była bardzo inteligentną kobietą, bardzo mądrą w tym wszystkim. Także i to chyba było przede wszystkim tym, że ona sobie tutaj świetnie radziła. I znała tych ludzi, wiedziała, w jakich ciężkich warunkach niektórzy żyją, co jest im potrzebne, jakie mają kłopoty w urzędach, nieraz zupełnie idiotyczne, papierkowe i tak dalej. I ona chciała jakoś to tam, na początku tak, a potem każdy nie, a co ona tu będzie? I to, no wydaje mi się, że... To nie było dobre miejsce dla niej, tak mi się wydaje. Ale to jest, ona bardzo chciała, ale ona się tam nie mogła zakorzenić. To nie te klimaty. Ja wiem, ona się angażowała tam w ochronę jakichś rozpadających się cerkwi, czy jakichś pozostałości i tak dalej. To też było różnie widziane. Bardzo różnie. Ona się zniechęcała stopniowo. Ona czasem nie chciała się nawet do tego przyznać. Ona była w centrum, ona zawsze była centrum. Ona była w tym samym środku tego kotła, który się w Warszawie obraca. Także to jak ona się tam znalazła i tam ją zobaczyłem, to jakby spotkałem zupełnie innego człowieka. Marcin mówił, nie wiem, to jak z panią rozmawiał, tak? O takiej dziewczynie, chyba Basia miała na imię. Adopcji. Tak. Planowanej przez 8.
To była dziewczyna, która chodziła, woziła ją Zosia do liceum, czyli w takim wieku już. Chciała taką dziewczynę większą, chciała się z nią zaprzyjaźnić. Ale to się nie udało, to przedsięwzięcie się nie udało. To było kolejne zdarzenie, które mogło spowodować, że miejsce, w którym była, jakby się wypalało. Tutaj jest objęte więzienie w Uchelcach, tam gdzieś wypuścili kilku więźniów, oni tak nie bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić. Gdzieś w knajpie usłyszeli, że taka bogata Zośka, nie, że warto by może coś zrobić. No i tego jednego miejscowych takich żuli, który też tam pewnie gdzieś kiedyś siedział w więzieniu, namówili, żeby im pomógł, nie? Ale nie zdradzili mu w ogóle całego planu, nie? Że mają zamiar tam napaść i tak dalej, tylko tak opowiedzieli, że może by od Zośki jakąś alkohol jakiś skombinował albo coś tego, nie? No i poszedł, dość późno już było, nie? I tam zapukali do niej, oni tam z tyłu sobie czekali, a on zapukał i tam tego, pani Zosiu, tego, nie? A ona, a kto tam? A, to ty, to tam chciałeś, nie? Mówi, o, może mam pani jakąś flaszkę, może coś, bo tak nas suszy, nie? A ona mówi, no nie mam nic, nie, ale zobaczę do lodówki, nie? I odchyliła, otworzyła drzwi, popatrzyła na niego, a, no to tego, bo go znała z widzenia, tak trochę i tego, tej sytuacji. No jak ona otworzyła drzwi, no to tamci z tyłu zaraz skoczyli, wpadli do środka i zaczęła się akcja. Bo ją zakneblowali i w dywak uwinęli. Tak. Chcieli ją, ja nie wiem, no. Tam pozabierali, później jest naszej tam część rzeczy. Jak ją Zośka, to jest niemożliwe. Gadam, no tak, jak ona, to dobrze, że ci tej chustki gdzieś nie zawiązali mocno. I ten dywan, że ty się jeszcze dała radę jakoś. No ja nie wiem, jak to było, ale z tą chłopską w buzi przyszła do nas i ręce miała do tyłu. No jakoś się z tego dywanu odwinęła, że oni im nie zamordowali, że oni wszyscy. Ja nie wiem. Jak mam Zocha, to nie możesz mieszkać sam. No więc dom był uroczy, ale trochę strachu, bo to mieszkać samotnie, tam na pewno w tej chwili z tych domów więcej. Na pewno pobudowali się ludzie, dzieci tam, jakichś sąsiadów i tak dalej, ale to te sąsiadki, to był to spory kawałek drogi. Zosia w tym cypelku na górce. Autobus ostatni jechał, nie wiem o którejś, do tej zatwarnicy, a potem czarna noc i no niestety komórkowych telefonów nie było, dzisiaj też z zasięgiem mogą być kłopoty. Więc ja byłam zawsze przerażona tym, że ona tam wytrzymuje, bo ja się sama bałam tam spać w tym domu, chociaż była Zosia. No bałam się. Tak spałam czujnie, myślę, rany boskie przyjdą, jacyś zbóje i co któregoś dnia, zresztą dla Zosi źle się skończyło, bo rzeczywiście została napadnięta. I szczęście, że uszła z życiem, bo mogło być strasznie. Po tej akcji ona tak od razu nie zrezygnowała z tych Bieszczadów, nie? Tylko cały czas się bała już, nie? Już tak nie otwierała drzwi każdemu, już miała taki ten, zamykała sobie okna na żaluzję. Była bardziej już taka, no, przerażona trochę tym wszystkim. Ja nie mogłam zrozumieć, że ona tak się, taka żywotna, bardzo aktywna osoba, że te Bieszczady, to mi się wydawało, że jej nie posłużyły. Była starszą panią. Ona sobie nie radziła sama. Trzeba było drzewa narąbać, trzeba było coś przynieść, trzeba coś podnieść, trzeba było różne rzeczy robić. Zawiadomiła nas, że opuszcza Bieszczady, tu się nic więcej nie da zrobić. Dzisiaj, gdyby ona zamieszkała w Bieszczadach i miała tyle lat, co wtedy, byśmy 40, to dzisiaj tak, na chłopcy, ale nie wtedy. Także my z Zośką, jak rodziną byliśmy i z Tomkiem do dziś dnia i z Anią, tylko jesteśmy bardzo na odległości. Ja na pewno trochę miałam wyrzuty sumienia, że w momencie, jak ona wyjechała, to tak trochę bardzo rozluźniły się, może nie trochę, tylko rozluźniły się te stosunki. Jakoś tak, nie mogę powiedzieć, że zapomnieliśmy o sobie, ale urwał się ten kontakt. Prowadzimy dalej jakąś działalność społeczną. Można by o tym powiedzieć, że Zosia by się cieszyła, bo ona wszystkie symptomy jakiegokolwiek działania na rzecz ludzi, którzy tutaj żyją i jakieś myśli, ona natychmiast to łapała i popierała.
wróciła do mieszkania na Żoliborzu, w którym mieszkała z Krzysiem. Wcześniej. I tak, wcześniej. I tu jest właśnie zdjęcie kanapy, którą ona sobie zaprojektowała sama, specjalnie jej zrobili. Znaczy, to jest taka wersalka. To jest rodzinna jakaś wielka pamiątka, albo to jest ciocia, albo bardzo bliska jakaś, w każdym razie krewna. Tu jest też ciocia, tylko jest niewyraźnie. Tu jest herb jej rodziny, Tittenbrunów. Zegar, który chyba nie chodził. Piękny arabski stoliczek z takim mosiężną tacką. I w tle na lewo był, przepraszam, macham, była ta wnęka, w której stało pianino i Krzysia tam pracowała.